Prawdziwe święto trendów i piękna, czyli Sephora Trend Report. Po raz kolejny marka Sephora zaprezentowała gorące trendy na nadchodzący sezon jesienno-zimowy, w którym nacisk położony jest na nowe techniki makijażu. Zupełnie nowe spojrzenie na technikę Smoky Eye, która w tym sezonie będzie podkreślać głównie dolną linię rzęs z mocnym akcentem napigmentowanych produktów. Jeśli chodzi o makijaż ust, nowe ombre, bardzo cieniowane, jeśli chodzi o zarys warg. Gorące trendy zawładnęły zapachami, garderobą, a przede wszystkim makijażami. Te zaprezentowane przez Sephora były obecne też w Paryżu, gdzie odbywał się właśnie Fashion Week, o czym opowiadał światowej sławy makijażysta Sephory Hector Espinal. Mocno uwypuklone usta, mocno zaznaczone brwi albo oczy, ale nacisk należy położyć tylko na jedno z tych miejsc. Oczy albo usta, a może brwi. Mnie najbardziej podobają się zaznaczone usta. Można malować się tak w dzień i na wieczorne wyjścia, niezależnie od wieku. Najważniejszą techniką, która będzie królować na ulicach w tym sezonie, jest color correcting. I dzięki temu jesteśmy w stanie zneutralizować w bardzo taki naturalny sposób wszelkie niedoskonałości. Jesienno-zimową odsłonę makijażowych trendów oceniali znani ze świata mody i telewizji goście. Ważnym elementem jest na pewno rozświetlacz i w ogóle rozświetlona, zdrowa, zadbana cera, skóra, więc na to też stawiamy, trzeba o to zadbać, żeby właśnie otrzymać ten zdrowy, lśniący, fajny efekt. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby buzia wyglądała zdrowo i świeżo, ale bardzo lubię ciemne usta. Wyraziste usta to kolejny trend, którym zachwyciły się gwiazdy. Zawsze, kiedy przychodzi jesień, jest coś takiego, że człowiek ma ochotę, kobieta ma ochotę na lżejsze oko, a mocniejsze usta, tak żeby rzeczywiście w tą jesień wejść tak energetycznie. Jest odważne, zabawne, a w końcu przecież i moda, i makijaż to też jest kwestia zabawy. Wszelkie szminki w odcieniach różu są bardzo mile widziane w mojej kosmetyczce. To jest faktycznie ogromny wybór pomadek, nareszcie, bo możemy eksperymentować i jak było dzisiaj widać na przykład po Patrycji Kazadi, nawet zielony może pięknie wyglądać na ustach. Gości urzekły rozświetlacze, ale też i nowe techniki malowania oka. Może być to kolorowa kredka, która jest po prostu rozstarta. Jeżeli ktoś chce poeksperymentować, to nie musi być to na górnej powiece, może być na dolnej. Wygląda to po prostu super. Dużo jest kolorów metalicznych, takich, które nie zawsze są właśnie w trendach, więc myślę, że Sylwester będzie bardzo świecący. Każdy z makijażowych trendów klienci Sephory mogą wypróbować na sobie w ramach 7 unikalnych usług. Bezpłatnych mini metamorfos. To nic innego jak całościowy makijaż, ale podzielony na dane partie twarzy, więc tak naprawdę to my decydujemy, co dzisiaj w Sephorze możemy pomalować. Albo stawiamy na brwi, albo na cerę, albo konturujemy twarz, albo robimy usta na przykład w trendowych odcieniach.